Witam Was serdecznie, kochani. Witam, witam. Znajdujemy się na polu, na którym rośnie rzepak. Jesteśmy na polu mojego kolegi. Zgłosił mi, żebym zajechał zobaczyć, co się stało z rzepakiem u niego, bo przestał rosnąć. Zatrzymał się na jakimś etapie. Z tego, co widzę, że faktycznie zatrzymał się. Stoi i nic dalej z nim się nie dzieje. Zaraz wyciągnę jakiś korzonek, zobaczę, jak on wygląda. Ale rzeczywiście, sytuacja dosyć dziwna. Zatrzymał mu się rzepak i stoi. I nie wiadomo dlaczego. Zaraz zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny materiał. Już niebawem, bardzo szybciutko się ukaże. W tym materiale pokażę Wam, jak zadbać o to, żeby rzepak był naprawdę mega zabezpieczony, jak go odżywić, jak sprawić, żeby korzeń w tym rzepaku wzrósł o wiele bardziej niż przy standardowym siewie. Dodatkowo pokażę Wam, czym odżywić właśnie taki rzepak, który zatrzymał się gdzieś na jakimś etapie i nie chce rosnąć. Także zapraszam na kolejny materiał, oglądajcie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Hej! Korzonek mam. Tak wygląda. I z tego, co już widzę na dzień dobry, to faktem rzeczywiście. Liście ładne, natomiast korzeń szału to nie zrobił.